kultywowaniu stanu świadomości. Natomiast ja chciałem, wiem, że za to również przygodę z operą. Chciałem się dowiedzieć, jak pracuje się kamerą w operze. Czymś, co jest tak niezmiernie połączone, prawda? To przecież to muzyka, tekst, to wszystko jest. You're truly a master of showing the state of mind of the characters, but I'd like to ask you about working in opera and the difficulties of using camera in a medium of opera, which is an altogether different medium, one that combines a lot of different elements, including music. Ja mam wrażenie dziwne, że pytania dwa, które zostały zadane, to są od filmy, które są najmniej oglądane. Czyli ten dziwny francuski film, który właściwie jest o tym, że po co my w ogóle używamy słów w kinie, prawda? I ponieważ myślę, że rozsądny reżyser, który nie jest nieuczciwym człowiekiem, wie z góry, czy ten film, znaczy przypuszcza, czy to będzie duży sukces, mały sukces, czy w ogóle nie. Gdy robiłem na przykład film, o który pan pytał, pan z Anglii, ja wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby tłumy poszły. To jest niemożliwe, to jest za subtelny, it's too sophisticated, I would say. To jest troszkę zawyrafinowane i nie pójdą masy, prawda? Czyli wiedziałem, że jeżeli jestem uczciwym człowiekiem, to robię ten film tanio, prawda? Jak zaproponowano mi Borysa Godunowa, o którym mówiliśmy, to jest najmniej śpiewna opera z wszystkich, nie, Chowańszczyzna jeszcze gorsza, ale ja wiedziałem, że oni się rozłożą, to jest niemożliwe, żeby osiągnąć z tym taki sukces, jak gdy mój starszy kolega Joseph Losey robił Don Giovanni, prawda? Sama nazwa, sam tytuł, śpiewność tego, mógłbym powiedzieć po prostu, że Don Giovanni jest lepszą operą, krótko mówiąc, prawda? Ja wiedziałem, że oni się na tym rozłożą w jakimś sensie, czyli napisałem ogromny list do produkcji, powiedziałem, dla reżysera to jest super frajda, ale wy uważajcie, co robicie. Czyli usiłowaliśmy ten film, nawet ten, zrobić za takie pieniądze, żeby gdzieś tam w najgorszym wypadku to się zwróciło. Czyli jak pan mnie pyta, jak to się robi, jakie stosunki, to jest bardzo, ja nie chcę państwa zanudzać, bo to jest film mało znany. Ale wie pan, pierwsze pytanie jest, czy to zostało napisane po to, żeby było sfilmowane? Nie. Tak, 100 lat temu, 150. O, czyli czy my wiemy o tym, czy my udajemy, że nie wiemy? Otóż wiemy o tym. A czy my lubimy kino? Lubimy kino. Czyli mamy dwie ręce do tej sprawy. Jedna ręka jest skąpana w historii, a druga ręka mówi, a ja kurwa robię film. No. Czyli co ja robię? Czyli ja muszę pokazać na ekranie, że ja wiem, ale nie żeby zanudzać, tylko pokazać tą strukturę całą, co się stało przez te 150 lat. Otóż powstał film. Czy film ma prawo to filmować? Oczywiście, że ma prawo wszystko filmować. Co pan chce, pornografię, operę, co pan chce, prawda? To jest wolny jaw. Ale ja muszę powiedzieć, że ja wiem. I jak gdyby głównym motywem kręcenia Borysa Godunowa była ta gra pomiędzy kinem, przecież tam widać kamery, jeżeli pan widział ten film, widać światła, widać te reflektory. To wszystko jest na ekranie, jest też scena teatralna, jest orkiestra, która gra. Zresztą powiem panu dla anegdoty, mianowicie państwa, że nagrywaliśmy to z orkiestrą w Belgradzie, a tam była straszna bida i nędza wtedy. To się opłacało. Ale nie było dość facetów w orkiestrze. A w czasie pana Musorskiego, który napisał muzykę, nie było w ogóle kobiet w orkiestrze. Czyli należało panie z orkiestry w Belgradzie przerobić na facetów i grają z doplejonymi wąsami. I taka jest prawda. I to są te cudowne śmieszności i te anegdoty, które się pamięta do końca życia, gdy się robi filmy. Mnie interesuje bardziej ta ingerencja reżysera. Coś, co jest skończoną całością. Aczkolwiek, jeżeli Marek zarządzi inaczej, to Marek to rządzi.